Nadejszła chwila na listę zakupów wielkanocnych. Dobrze, liczymy. Ja, ty, Teresa, Kubuś i Gośka. Czyli 5 osób plus piesek Pimpi Rimpi. 5 osób, czyli 90 jajek. Kiełbasa biała do żurku 7 kilo. Chleba trzeba będzie pokupować tak 8 na pierwszy dzień i 8 na drugi, czyli 18. A majonezu, nie no, jak 6? 8, 8 słoików. Przecież majonez w święta to jak woda na śmigusa, dyngusa. Kaczkę nie daj spokój, ja na drugi dzień to pieczeń zrobię. No co ty nie wiesz? Od 15 października to kaczka już jest passé. Nie no, to więcej tych jajek trzeba wziąć, bo jeszcze do ciasta. No jak dodam, mówiła, mazurki, srurki, żurki, no wszystko muszę sama robić. Warzyw do sałatki jarzynowej trzeba będzie pokupować. Ja się zastanawiam, czy drugiej miednicy nie dokupić do sałatki. Chociaż nie, wannę mamy, dobra. Na ziemniaków to tak z 15 kilo, no przecież ten facet tam na kartuskie jak sprzedają, to zawsze w promocji przed Wielkanocą. A wiesz, ziemniaki jak papier toaletowy, nie zmarnuje się. Octu trzeba będzie dokupić, bo do koszyczka zabraknie. Ty, Agośka, to nie jest tą wege weteranką? A dobra, raz w roku nie będzie. Ja nie będę 12 różnych potraw robić, co to są święta? Zakwasu na rynku trzeba będzie kupić, no tak z 9 butelek. A Gerosa też, dobra, zjedzą. Albata, jak tak patrzę na tę listę, no to jestem dumna z siebie, no bo w tym roku nie szaleję.